Cześć tu! Oluś i tatuś. Siemanko. Niezłe kolanko. Dzianko, kolanko, dzisiaj kupowanko, bo jedziemy gdzie dzisiaj, Olusiu, teraz? Do sklepu. Do sklepu, bo jest tak zwany martwy sezon, czyli nie wychodzą żadne nowe zabawki. Nie mamy za bardzo hajsu, czyli pieniążków tak zwanych. Jedziemy kupić jakiś drobiażdżek, który dla was specjalnie otworzymy, bo musimy coś dla was nakręcać, bo wiemy, że lubicie nas o... I jedziemy do pobliskiego supermarketu i z Olusiem coś znajdziemy tak zwanego po taniości, a może troszkę droższego. I potem, oczywiście to nagramy jak będziemy w sklepie i potem wrócimy do domku i to co zrobimy? O! Otwieramy! Otworzymy, więc oglądajcie. Jedziemy teraz do sklepiku i widzimy się w sklepie. Hej! I jesteśmy już w sklepie. I teraz będziemy chodzić tam, widzicie, tam jakaś pani idzie tu i jeszcze z drugiej strony są wszędzie zabaweczki. Wszędzie tutaj... są tu nawet T-Racery, widzicie? T-Racery tu za nami, tam. Zaraz wszystko obejrzymy. Jak wpadnie wam coś w oko, co byście chcieli, żebyśmy na przykład kiedyś kupili, albo nie wiem, ktoś nam żeby wysłał, to napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki. I zostawcie też subskrypcję, dzwoneczkę. Ale oczywiście was nie zmuszamy. Nie zmuszamy, oczywiście, tylko jak chcecie. No to teraz zmieniamy kamerkę i Oluś będzie oglądał, będziemy wybierać, co kupimy. Oczywiście coś niedrogiego. To za chwilkę się widzimy. Hej! No to zaczynamy oglądanko. Co tutaj, Oluś, jest? Na pewno myślimy o tym, żeby jedno takie jajeczko, bo jesteśmy ciekawi, co to jest, bo to Moto Race Kraksa na Maxa Motorek się nazywa. Ale Oluś już tam znalazł coś fajniejszego, pokaż. Bo Oluś by bardzo chciał takie jajko. Jak to się nazywa, pamiętasz? Ten, X-Ray. Nie. No jak? Skarb X-A, więc po polsku. Treasure. Treasure X. Treasure tutaj X. Mamy jakieś... Są oczywiście większe zestawy, ale tak jak wspominaliśmy, no money, no funny. Tutaj jest jakieś Minecraft i Pokemony. Minecraft sprawdź, i Pokemon. Co tu jest. No sprawdź, wyciągnij jedno, zobaczmy. Ale wyciągnij jedno. Jedno, tak? Żeby zobaczyć. Tak jest, no. I co tam jest? Oglądaj. Tutaj jakieś Pokemony są. O, wziąłeś dwa. To jakieś tam... Do kolorowania, do, a nie, do, to są chyba, że jak zbierasz karty, żeby wkładać karty, wiesz? A nie, tatu, tu jednak nie ma Minecrafta. Nie ma Minecrafta. Dobra, lecimy dalej do innego regaliku, tak, Oluś? Oluś, spójrz, lecimy dalej do innego? Dobra, no to pomachaj, zaraz się widzicie. Hej! I teraz jesteśmy, znaleźliśmy coś, co naprawdę uwielbiamy, ale zobaczcie, jakie puchy. Super Zinksów, Super Finksów, są tylko te oto. To to było kryjówki. Tam pamiętam, że grało, wydawało dźwięki, ale tak, teraz nie działa. Każde wydaje dźwięki. Lecimy dalej z oglądaniem. Tutaj szukamy, też są T-Rexy. Szukamy czegoś następnego, ale zobaczcie za mną, co tutaj jest. Zawsze pytacie Fortnite'a, czy będziemy grali. Na pewno, jak będzie Oluś starszy. Figurki to z Fortnite'a, tak. A za mną jeszcze figurki Star Warsowe. Nic, lecimy dalej. I jesteśmy przy czymś ciekawym. Oluś to znalazł. To jest jakiś Monster Jam. Nie wiem, tutaj czy to jakiś... znacie, czy nie znacie. To jest jakiś taki kosmita w zbroi obok auta. Trochę podobny do Autobota. Tak. Jeszcze są jakieś auta. Monster Jam. To też jakaś seria. Proszę nam nie przeszkadzać w nagraniu. Dobra, Olusiu, to pokaż, gdzie idziemy. To teraz ja pójdę z tobą za kamerką, będę szedł, no. Prowadź. O, tutaj Hot Wheels, też tutaj się pytaliście, o, ale czederski ten zestaw jest. Zobaczcie, jaki tu jest. O. Widzicie Hot Wheels na przykład taki? Hot Wheels z małpeczką. Bo wy prosiliście też, żebyśmy nagrywali Hot Wheels. Prosiliśmy, dokładnie. To może dokładnie. Kiedyś nagramy. No może kiedyś, miejmy nadzieję, że wkrótce. Dobra, co tam jeszcze, Olusiu, Ponczysiu? No i jeszcze są na dole jakieś zestawy. No ale Hot Wheels już widzieliśmy, chodźmy zobaczyć coś, co jest jeszcze ciekawego. To są małe zestawiki, tutaj małe rysoraki. A Ciuchcia, pamiętasz, jak się to nazywa, ta bajka? Nie pamiętam. No Tomek i przyjaciele, tak? To się nazywało. I tu kolejna bajeczka, ale wszystkie te z bajek to są takie drogie, zobaczcie. O
My God. Chociaż może to jest tania cena. Jesteśmy w takim sklepie, więc może i jest tanio. No dobra, lecimy dalej, za chwilkę się widzimy. Jesteśmy teraz przy, jak widzicie, Lego. I Oluś znalazł coś bardzo fajnego. Oluś, pokaż, weź do rąk. Lego Minecraft, ale coś tak jak mówiliśmy, no many, no fany, coś mniejszego. Pokaż, Olusiu. Tutaj na przykład możemy. Ale weź do rączki. Takie rzeczy. No to do rączki nie to. Wezmę nie na to... przykład. Ale mogę wziąć świnkę. Tak. Nie, no świnka to będzie nudna. Ale zobacz, to jest duży. Duża świnka i duży zombie. No tak, a weź pokaż ten mniejszy zestawik, który może kupimy tutaj. Pokaż tutaj do kamerki. Widzicie, taki wodny zestaw. Aha, wodny zestaw i jest jeden jakiś ludzik. Co to za ludzik jest? To jest zombie wodny. Zombie wodny. Czyli tak się nazywa, utopiec. Dobra. Słuchajcie, teraz przyłączę na chwilkę, albo nie. Pokażemy wam tak. Chodź tu, Olusiu. Pokażemy wam tak. Jeszcze tam jest pełno zabawek, innych gier i tak dalej. Ale nie mamy dzisiaj tyle czasu. Wybieramy coś. Nie powiemy, co kupujemy. Zobaczycie, jak wrócimy do domku. Prawda, Luniu? I wtedy wyciągniemy z torebeczki i zaczniemy otwierać. Więc czekajcie, nie zapominajcie o łapka w górę, subskrypcji, dzwoneczku. To do zobaczanka w domku. Tam będziemy otwierać. Na pewno dwie rzeczy będą. Prawda? Czy jedna większa? Możemy też wziąć trzy jakieś tanie. No zobaczymy. No to czekajcie na finał. Zaraz widzimy się w domeczku. Do zobaczanka. Hej, pa! Jeszcze nie jesteśmy w domku, bo nie możemy się zdecydować, co tutaj wziąć jeszcze, prawda? Tak. Wziąć, jak to mówią. Mama powtarza, poprawia mnie. Wziąć. Mamy jedną rzecz, myślimy jeszcze nad jedną albo nad dwoma. Oczywiście nie wiadomo, czy nam starczy gotóweczki, ale naprawdę kminimy, myślimy, co by tu wziąć. Teraz jesteśmy przy psim patrolu. O, tutaj ci wypadły. Nie mów co, nie zdradzaj. Jak coś wam wpadnie w oko, to pamiętajcie, piszcie w komentarzach, co byśmy mogli tutaj stąd jeszcze wziąć. Znaczy kupić. To na razie już teraz na pewno w domku się zobaczymy. I ciekawe, co będziemy otwierać. Do zobaczenia. Hej! Nareszcie w domu. Trochę nam to zajęło, bo mieliśmy tęgie głowy, nie za dużo pieniążków, a chcieliśmy wybrać dla was coś fajnego. I wybraliśmy coś takiego. Trzy różne, z różnych filmów, różne zabawki. Najpierw? A poczekaj, zanim powiesz jeszcze najpierw, to jeszcze. Teraz możecie... Oglądaliście nas przed chwilą. Co wybieraliśmy? Jak myślicie? Piszcie teraz w komentarzu. Co wybraliśmy? Trzy zabawki. Jedną chyba nie było za bardzo widać, ale resztę było. Uwaga, piszcie i już wam mówię. W każdej tej zabawce jest coś do odkrycia. Nie wiemy, jaka jest figurka w tej zabawce. Każdej z trzech. W jednej to nawet jest... Mów. W jednej to nawet jest robot. W jednej jest nawet robot. Coś miałem powiedzieć, ale wypiliśmy z uchwą. O, oczywiście, nie zapomnijcie o... Łapka w górę, subskrypcji i dzwoneczku. I żebyście nie zapomnieli o łapka w górę, subskrypcji i dzwoneczku. A właśnie, bo bym zapomniał, wiesz? Zanim zaczniemy, to już wam pokażemy. Wybraliśmy tak. Oluś nazywa to... Robocop, a to jest Ready to Robot. I w nim jest ludzik, który steruje robocikiem i nie wiemy, jaki robocik i jaki ludzik. Kolejną rzeczą jest żółwie ninja, jakaś figurka z żółwi ninja, też nie wiemy. I ostatni jest Treasure X Aliens, czyli obcy. Tego jeszcze żadnej z tych rzeczy nie otwieraliśmy. Treasure X otwieraliśmy, ale inną serię. Tak. A z tego w ogóle nawet nie mieliśmy pojęcia. To już jest na rynku od dawien dawna, bo ja tam chyba ze 3-4 lata temu jakiemuś dziecku, jak szliśmy na urodzinki, kupowałem bodajże Szymonkowi. Pozdrawiamy Szymonka. I to jest pierwsza seria, jest już druga, ale było pociennych, jak to mówią, więc wzięliśmy, żeby dla was coś otworzyć. Ale zanim zaczniemy jeszcze, zaczniemy otwierać od czego? Od Robocop. Później otworzymy Turtles, czyli żółwia, ninja i na końcu treasure. Podobnie się ściska i on wystrzeliwuje. Zobaczymy, czy to nam to wyjdzie. Ale poczekaj, bo zapomniałem. Obiecałem, bo ostatnio u mnie w szkole sztuk walk, znaczy nie u mnie, tam gdzie pracuję, były półkolonie i obiecałem, że jak chłopaki z półkolonii zrobią fajne zdjęcie, dawa zrobi z superowskiego odlotowskiego, to ich pozdrowię. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomnę. Pozdrawiam Frytkę. Pozdrawiam Bartka,
pozdrawiam Damiano Italiano, pozdrawiam teścia, pozdrawiam Michalinkę, poczekaj, kto tam jeszcze był, Michalinka, pozdrawiam Miłoszka, pozdrawiam Staśka i pozdrawiam jeszcze Antoniego i pozdrawiam Antoniego zwanego François. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. To lecimy z otwieraniem. Ja ci pomogę, żeby było szybciej, bo tyle gadania, a... Tutaj nie ma otwarcia. Jest, gdzieś tutaj widziałem takie nacięcie, a miałem wziąć nożyczki, nie wziąłem. Czekaj. Dobra, lecę po nożyczki, a ty coś powiedz w tym czasie. I widzowie, wpadajcie też na Instagram, na Facebook. Superosko. Instagram, Oluś i Tatuś, Facebook, Oluś i Tatuś. Czekamy tam na was. Im więcej was tam, tym więcej na stół. Tak to właśnie działa i... Ale ciężkie otwieranie. Ale to jest zapakowane. Czekaj, się odbija. Jest jeszcze zapakowane. A może się wyciągnie? Nie, jeszcze nie. Poczekaj. Oj, to przeciąłem chyba. Dobra. O, czarne mamy. Tutaj mamy instrukcję obsługi, co i jak się składa, bo tego robota się składa. Mam nadzieję, że sobie poradzimy, jak to będzie długo trwało, to tak przypiszymy. O, tutaj jest. Poczekaj, czekaj. Już, bo naciąłem troszeczkę i też naciąłem, niestety, o, ale się to dziwnie otwiera, tak koło. Będzie nam wesoło, bo otwiera się to koło. Już nie mogę się doczekać, a najbardziej Oluś. Oluś, wyciągaj, a tutaj mamy... Dwie saszeteczki. Dwie saszeteczki, a tutaj mamy ile rodzajów robotów, ile rodzajów postaci. Ja cię, ale gacie, ciekawe, Gin X jest pokaż. Pewnie ultra rzadkim, czy tu nie ma ultra rzadkich? Chyba ten, Gin X. No dobra, mniejsza z tym. Lecimy, bo szkoda czasu. A tu mamy kolejne, tu masz tą, tą. To trzeba chyba przeciąć. To zaraz, ja ci poprzecinam, synku. Tu, i tu masz idealne pudełeczko do chowania, a teraz musisz to wcisnąć mocno, żeby to wyskoczyło. Uwaga, mocno, mocno. Jak zwykle jeszcze, no nie. Teraz tata spróbuje. To jest kapsuła tak, i w tej kapsule jest slime i wiesz co jest jeszcze? Jest postać. No tak. Tylko to jest zaopakowane jeszcze folią. Zaopakowane folią. Zaraz to wszystko. To jak się tu przecinam, to wyciągaj części. Rachu, ciachu i po strachu. Jedna, proszę. Druga, proszę. Tutaj mamy je chyba nowe. Trzecia, proszę. Czwarta, proszę. Oh my goodness. Nie mam jakiegoś zielonego. Piąta, proszę. To jest dopiero chyba zielonego. Szósta, proszę. Łaniec jest z tych paczuszek. A jeszcze tu jest coś małego. I siódma. Siedem paczek i ósma jest tu ten slime, a w slime jest tajemnicza postać. To najpierw zacznij od postaci, tak. Wyrzuć. Albo ja wyrzucę nie, tu, nie, nie. To ja wyrzucę tu z tych, żeby było szybciej. Ja lubię takie slime. Ale to tam, do kamerki, do kamerki. Ale tu patrz na kamerkę, żeby było widać. O, i w slime jest. O Jezu. O Jezu, no co tam jest? To jest za fajny ten slime. Ty uwielbiasz slime, a dzisiaj będzie jeszcze jeden slime w Treasure X. Tak? Tak dobrze kojarzę. Taki inny kompletnie. Inny kompletnie, ja tutaj wyrzucę część. Tutaj jakiegoś takiego. O, poka. Uuu, leciadziu, zobaczcie jaki on jest fajniutki. Czekajcie, może wyostrzę troszeczkę. Nie wiem, czy teraz on lepiej, może tak lepiej będzie. Zobaczcie jaki ciadziu. Okej, mamy postać. On już się bawi slime'em. Weź tą. Uff. Jak gluty z nocha, olucha, pipocha. Dobra, slimik jest z powrotem. Gdzie wycierasz żonę, to ja wytrzę ciebie. Dobra. Ale bardzo fajny ten slimik. No, przyznasz, że fajny. Polecam. A, poczekaj, mieliśmy zobaczyć, jak to jest postać. Tak. Robot ten jest zielony, Hogwash się nazywa. Double Trouble, Hogwash, to jest ten zielony gdzieś. A postać, czekaj. Złotego robota pokaż. Gdzie jest złoty robot? Tu jest złoty, ale bananas.
Nie, złote, to... tylko żółte. Okej, Olusiu, szkoda czasu na pierdółki. No, ale nie no, slajma, to schowaj, miniu, piniu. Okej, lecim. Ty otwieraj, mam nadzieję, wiesz co, w tym czasie. Otwórz żółwia, a ja tu postaram się tylko złożyć ja tego. Umiem. Jak nie umiesz? Jak się otwiera? No daj, to ci natnę. A ty sobie nie podglądaj. Pokaż tam. A, miałem tylko nazwę tego, jak to się nazywa. Mamy, patrzcie. Mamy takiego. Takiego. Nie ma instrukcji tego. A to jest, ale... tu jest. Wiem. Pamiętacie, jak on się nazywa? Zobacz, trafiliśmy tego tatuś. Tego, ale nie ma jego nazwy. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Ty pamiętasz, jak on się nazywa? Nie, nie też. Ale to jest na pewno zły z żółwi ninja. Dobra. To to mamy. Ale ty składaj Robocopa. Czekaj, bo ja szukałem tego, może pomóż mi znaleźć, bo ja go nie widzę tutaj. Gdzie? A to jest nie ten. Hold on. Hold on. Chociaż to nie jest na zielono, to nie jest hold on. Nie, to jest hold on. Hold on, myślisz? Tak, bo niektóre nawet postacie jest ona cała brązowa, a się pokazuje na niektórych kartkach, jak ona jest cała pomarańczowa. Co pomarańczowa. No dobra, niech będzie, że to jest hold on, ale może wy znacie nazwę tego oto, nie wiem, Shopa Pracza, który no steruje robotem. Dobra, a ty już rozpakowywuj powoli, patrzcie. To jest na razie najsłabsze. Znaczy, jakbyśmy żółwia ninja trafili, to było fajnie, ale to była ostatnia paczka i tak samo ostatnie jajko, które było w tym sklepie, więc wzięliśmy, dlatego może było to dużo tańsze. Ja to składam, a ty tam... Ej, ja czekam. Tylko otworzysz? O, ja mam otwierać czy składać? Bo już, no, ja już nie wiem. Otwórz tylko. Otwórz. Pamiętasz, że to się naciska, tak? Tak. Żebym się nie zaczął teraz. Ale by było. Ale oglądalność by skoczyła. Tatuś się zaczął. Pojechał do szpitala założyć szwy, a Oluś w tym czasie rozpakował wszystkie zabawki bez niego. Ale by się działo. Co ty na to? Chciałbyś tak? Nie. No właśnie, raczej. Zobacz najpierw, co tam jest w instrukcji. Ja ci tutaj otworzę. Oh my god, i to będziesz musiał ścisnąć. Zobacz, jakie. Ale to jest czaderskie. Chyba będziemy musieli jeszcze to gdzieś poszukać. To jako jest czaderskie, trężelica. Ale, ja teraz, ale teraz nie, poczekaj. Poczekaj, chwilę. Trzymaj koniec, zobaczcie. O, jego się gnie i wstrzyma się z mocy całej siły i on wtedy wyskakuje, tylko musisz go przesuwać, żeby on był do góry, widzisz tutaj? Już go trochę widać, jak taki gniotek rozstresowujący, ale to jajo też jest fajne. Musimy dołączyć do poprzedniego Treasure X, mimo że z innej serii. A ty, Oluniu, Pączuniu, otwieraj. Dalej. Ja otwieram. Robota. Otwierasz już? 3, 2, 1 i... Czekaj, pomogę ci, poczekaj, ale tu do kamery, poczekaj. Puść. Razem. Poczekaj, bo on się tu zaczepił, jeszcze raz. Może z drugą stroną. Nie, tu. O tak, si, tu. No dawaj, no, ze mną, naciskaj. Naciskam. Tego się nie spodziewałem, przecież czytałem, że tam slime jest taki. Ale obcy jest. O Jezu, Sicku, Jezu. Dobra, nie wzywamy Pana Boga nadaremnie, jak to mówią. Ja mam już całe polepione ręce. No dobra, ja też. No i co teraz? Zobaczcie, taki stworek, hipopolek, zufo, znaczy alien, obcy. Nie, ale nie okryje mi, nie, Olek, no wiesz co. Trzeba coś będzie zrobić z glutem. No trzeba, dawaj tutaj. Ale to było dobre. Czadziu. I tu coś jest jeszcze do tego. Olek, nie rób. No przecież ma się przedmioty w Treasure X. Treasure X, przedmioty. Ja cię, ale gacie. No to nie, to jest przedmiot, który się mu pewnie wkłada tutaj i on z tego wystrzeliwuje. Ale ja muszę tu ogarnąć tego slajma. Nie, on wystrzeliwuje z tego slajma. Z tego slajma wystrzeliwuje? Tak, czyli wpychasz? To jest, a, że tu, nie, co ty gadasz za głupoty? A może być, że on wtedy tu, ale nie, to wystrzeliwuje. Otwórz to. Ja muszę tego slajma. Nie, tego slajma ja nie ma jak włożyć. No co? Ja tego nie umiem. Pewnie można później. To się za bardzo lepi ten slajm. Ale jest czadzior. Czadzior zabawa, bo dzieci lubią jak się... Mogę to wytrzeć w papier? Wiesz co, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, poczekaj. Ja pójdę.
Poczekaj, a ty powiedz coś, powiedz o, teraz o łapkach, a ja przyniosę na tego obrzydliwego slajma. No, lecę łapka w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczek. I dzwoneczek, ale slajm jest, nie wiem czy on się przeterminował, że nie chce się odkleić od łapek. Dobra, wycieramy. Więcej papieru. Więcej papieru, ale to postaraj się, musisz tym. Przecież nie zmarnujemy cały papier w domu, bo mama nas wyrzuci. I co wtedy będzie? Orety. Dawaj, no przecież, no nadal, jak ty tak zużywasz papier. Dobra, mniejsza z tym, później umyjemy ręce. No trudno, no musisz się kleić. No, to jest tak zwane nagrywanie... Nie, znikaj. Poczekaj. Poczekaj, ale tu jeszcze się pobrudzisz. Musisz umyć ręce? No to leć, a ja tu otwieram. Robotę już skończyłem prawie montować, jeszcze mi brakuje jedna część. I tutaj co jest, a ja cię, w małym jajeczku jest brylancik, nie wiem czy widzicie, którego pewnie można włożyć tutaj i on, op, i on go może wypluwa i wtedy z niego strzela, bo on jest też taki alien naciskany, więc może go można włożyć, a może faktycznie tu jest na slime. Na slajma chyba, miałeś rację, że tutaj się wkłada slajma, poczekaj, to się wywala. Tak, i ten slajm się wkłada, albo tak go ściskaliśmy, że ten slajm z niego wypłynął, bo on był w środku w nim, wiesz? A my tak mocno ścisnęliśmy, że ścisnęliśmy obcego razem z tym slajmem. Ja już mam czyste ręce, ja... To jest ty masz czyste, to weź tego robota, weź robota. Tatuś, mam trola ratubiaszka, dam to Tobieszkowi do rąk. Czyli wkręcimy, nie, słuchaj Oluniu. Włączysz, tu masz teraz jeszcze ludzika, możesz, włożyć? Nie, to nie jest, to są chyba zamiast rąk broni. To są bronie. To zaraz włożymy, a pokaż, widzą, włóż ludzika do środka. Poczekaj, tu masz, a ja tu wkładam. A tutaj też dziura. Jak Super Zingsy, kropeczki i tu się... Znaczy, no w Super Zingsach jest jedna dziureczka, tutaj jest, trzeba teraz tego gluta tam wepchnąć, nie wiem jak, chyba trzeba zniszczę będzie. Zniszczę kamerę. A... Zniszczysz kamerę? To nie zobaczcie, jest glut. Ja wkładam. To nie jest glut? No to nie, ja nie mówiłem, że to jest glut. Ja mówiłem, że glut jest. Ale nie, to też jest glut, tylko taki. Nie, to jest guma, a nie glut. Chyba nie dam rady, muszę z pomocy jakiegoś specjalisty od gluta, żeby to wepchnąć. To czyli wepchnęło. Potrzebuję jakiegoś patyczka i powpycham to z powrotem. Czyli tak mocno naciskaliśmy, że ten slime wypadł z jajkiem i prosto z tatuś, obcego. Tatuś, mam cię teraz zabiję. Dlaczego? Za to. Posprzątamy, nic jej nie powiemy, nie? Co ty na to? Dobrze. Dobra? Nie no, żartuję, mama przyjdzie, zaraz będzie krzyczeć. Ale co, my jesteśmy twarde usze. No, tatu. Nie strzelaj we mnie. No dobra, no to tyle. Mamy slajma, mamy mega obcego. Włożę w niego tego slajma i potem go naciśniemy. A może ty poczekaj, to już wiem. Ty pokazałeś tego robota, włożyłeś ludzika? Tak, pokaż widzom, ale pokaż widzom. Zniszczę kamerę. Co to jest za glut? Zniszczyć aliena. I do tego on ma bronię, jeszcze nie wiemy jak. Zniszczyła mu się noga. Operacja. O rany. Operacja, no to napraw go. Dobra, operacja. Wiecie co? Chyba nie dam rady dzisiaj tego. O, czekać, a może jakby tak nalewać, czy on się tak rozciągnie. I by tutaj, tu... Zjadaj to. Tato, jestem głodny. O, widziałeś? No tak, przecież to się naciska i on wciąga. Ja tu jestem. Widzisz? Teraz on jest w środku, tylko trzeba... Tylko uważaj, bo to się tam dociśnie. Tatu, daj mi na chwilkę. Ale będziesz brudny znowuż. Nie będę. Zobaczcie, włożyłem... Na chwilkę daj. Nie wyrzyguj. Trzeba jeszcze wciągnąć to. O, widziałeś? Sposobem, powolutku i wciągniemy. A, widzi, nie przeczytało się instrukcja. Dobra, to pewnie się brało. Umyj ręce najlepiej. Bo dobra, ręce najlepiej. Umyję po nagraniu. Było czadzio, no, naprawdę super. Na chwilę. No, poczekaj, nie, poczekaj, wciągnij to. Ach. Poczekaj, daj rękę na chwilkę. Łobuzie, nie, choroba. Dobra, spadamy. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa, hej, pa, hej.